Bank kartek założyły studentki Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Na ulicach Torunia zachęcają mieszkańców do wsparcia akcji poprzez własnoręczne wykonanie kartek. Obecnie raczej kupujemy kartki, są prezenty kupowane, a takie poświęcenie czasu i wykonanie samodzielnie kartki daje takie zaangażowanie osoby w ten upominek. I pomyślałam, że byłoby dobrze, gdybyśmy nie tylko my właśnie miały styczność z pacjentami, ale też w taki sposób pośredni mieszkańcy, żeby też promować to, że choroba dotyka ciało, tak? Ale jakby cierpi cały człowiek i cały człowiek zmaga się w swojej walce z tą chorobą. Zgromadzone w ten sposób kartki trafią do toruńskich szpitali. Bez wątpienia wielu sprawią radość. Zebrałyśmy sporo kartek, szkoły się angażują w naszą akcję, dostajemy kartki z przedszkola, ośrodek szkolno-wychowawczy w Damnicy. Właśnie cieszy nas to, że wychodzimy z akcją poza Toruń. Staje się już akcją ogólnopolską i faktycznie do ludzi dociera fakt, że w tak mały sposób, w sposób pozafinansowy są w stanie pomóc i nieść właśnie uśmiech ludziom, pacjentom. Przekazanie kartek zaplanowano 11 lutego, w Światowym Dniu Chorego.